11 minut po godzinie 8 w studiu goście, dziekan Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Robert Sucharski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Włodzimierz Bolecki, wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Kłaniam się panom Dzień profesorom dobry. i zacznę nietypowo, bo od pewnej zagadki. Czy panowie wiedzą, co się wydarzyło równo 483 lata temu? albo domyślają się? Musiałby nam pan dać czas, żebyśmy policzyli albo sprawdzili w wstecz. kalendarzu. Albo sprawdzili w kalendarzu. E, okazuje się, że nasze spotkanie jest nieprzypadkowe, bo przypadków w życiu nie ma. W 1534 roku Henryk VIII wydał królewski patent, dzięki któremu Powstała oficyna Cambridge University Press. Pierwszą książkę wydała 50 lat później. Najstarsze na świecie działające nieprzerwanie wydawnictwo także uniwersyteckie. A my właśnie będziemy rozmawiali o Cambridge. W ubiegłym tygodniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Cambridge, dzięki któremu współpraca pomiędzy obiema ważnymi instytucjami naukowymi będzie jeszcze a ona dotyczy programu studiów polskich. Rozumiem, że to jest też taki moment, kiedy silniej niż dotąd Uniwersytet Warszawski włącza się w, w tę współpracę. Bez wątpienia tak jest. To znaczy, myślę sobie, że warto na początek powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To znaczy, o, pieniądze, które wynikają z umowy dotacji między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Cambridge, są przeznaczone na coś takiego, co nie ma w polskim prawie odpowiednika. Po angielsku to się nazywa endowment. O, dzięki temu program studiów polskich w Uniwersytecie w Cambridge w zasadzie będzie trwał do końca świata, jeden dzień dłużej. A w, podstawowym powodem, dla którego ta umowa została podpisana, właśnie to było to, żeby zapewnić kontynuację funkcjonowania programu Studiów Polskich, które zaczęło no, działać w Uniwersytecie w Cambridge dzięki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 4 lata temu. I rzeczywiście jest tak, że umowa którą pod, yy, którą Rektorzy obu uczelni podpisali, a po, po pierwsze zapewnia fun funkcjonowanie tegoż tego programu studiów polskich, a po wtóre umożliwia, no powiedzmy, zacieśnienie współpracy naukowej, badawczej między jednym jednak z najważniejszych uniwersytetów świata. Skoro sięgnął Pan po historię, no to warto też powiedzieć, że Uniwersytet w Cambridge jest e, no, trzecim, licząc od daty powstania, a uniwersytetem, który działa praktycznie bez przerwy od samego początku XIII Wieku. Uniwersytet Warszawski tak długą historią pochwalić się nie może, ale będziemy się starać. Panie profesorze, to wróćmy do 2014 roku. Wtedy dzięki Fundacji na rzecz nauki polskiej było możliwe uruchomienie takiego pilotażowego programu studiów polskich, ale studiów pomyślanych nie wąsko jako y, nauka języka literatury y, polskiej, ale takich studiów bardziej z, interdyscyplinarnych, prawda? Bo to jest zresztą, y, po y, także działaniach z Uniwersytetem Kalambia, takie myślenie o, y, o pełnym przekazywaniu kultury y, y, polskiej, i tak i nie. Ta data początkowa oznacza 2014 początek rzeczywiście programu, który na początku wcale nie był pilotażowy, po prostu był, a co miało się zdarzyć z nim w przyszłości nie było sprawą otwartą. Natomiast chodzi o coś innego, o to, że po założeniu, zainicjowaniu i zebraniu pieniędzy przez Fundację Nażyt Nauki Polskiej. Po to, żeby powstała katedra na Uniwersytecie Columbia fundacja publicznie ogłosiła, że chciałaby zainicjować powstanie takich katedr dwóch w Europie, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Niemcy skorzystali z inicjatywy i sami założyli taką katedrę czy studia polskie, a do fundacji zgłosiły się cztery uniwersytety brytyjskie. Jednym z nich był Uniwersytet Cambridge, który miał najszerszą ofertę, najbardziej był zdeterminowany, a to się wiązało z tym, że rektorem Uniwersytetu Cambridge jest Polak Brytyjczyk, polskiego pochodzenia, profesor Leszek Borysiewicz. Chyba postać, wejdę w słowo, zbyt mało znana, zbyt mało doceniana na gruncie polskim, może poza tym środowiskiem naukowym. To opowiedzmy, może, o tej postaci, która też stoi za, jak rozumiem, tym sukcesem. Profesor Leszek Borysiewicz jest dzieckiem polskich emigrantów powojennych, którzy się osiedlili w Wielkiej Brytanii. Z wykształcenia jest lekarzem, immunologiem, zajmuje się wirusami, jest bardzo znany w świecie naukowym, brytyjskim i międzynarodowym i uważa się, że jest Polakiem, który w międzynarodowym życiu naukowym zajmuje najwyższe miejsce jako rektor, chociaż formalnie to jest vice-chancellor, czyli wicekanclerz, ale formalnie jest to, czy praktycznie jest to rektor, ponieważ tytuł kanclerza przysługuje z urzędu królowej albo jednemu z książąt brytyjskich. I profesor Borysiewicz postawił sobie za cel, żeby efektem jego kadencji było powstanie studiów polskich, których wcześniej nie było w ofercie Uniwersytetu Cambridge. Polskiego uczono w poszczególnych koleżach, to były głównie kursy językowe, ale one w pewnym momencie zamarły. I ta decyzja, która była poprzedzona licznymi spotkaniami, rozmowami z fundacjami brytyjskimi, głównie Grabowskiego, także Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym uczestniczyło, doprowadziło do decyzji na Wydziale Języków Nowożytnych, by przygotować program Studiów Polskich XXI wieku i te studia polskie finansowo wsparła Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. A tymi działaniami kierował, kierowała inna znamienita postać, dr Stanley Bill, literaturoznawca, literaturoznawca, także kulturoznawca, zajmujący się właśnie kulturą polską. Panie profesorze, na czym będzie polegała, może bardziej szczegółowo, ta współpraca? Kto będzie odpowiedzialny za program i czy też to będzie taki charakter wymiany wiedzy, wymiany naukowej, wymiany naukowców? pomiędzy y, obiema uczelniami. Po pierwsze... Szanujemy zasady autonomii uniwersyteckiej za program studiów oczywiście odpowiada Uniwersytet w Cambridge. Umowa, którą podpisaliśmy, przewiduje powołanie czegoś takiego, co się nazywa Advisory Board. Jakaś rada doradcza, może tak byłoby dobrze po polsku. W skład tej Rady będą wchodzili przedstawiciele tak strony brytyjskiej, jak i strony polskiej. Tutaj z jednej strony Uniwersytet Warszawski, z drugiej strony właśnie Fundacja Nauki Polskiej. Po trzy osoby z każdej strony w tejże, w tejże Radzie, a w dodatku ma zostać jeszcze powołana za zgodą obu stron osoba siódma. I w, we wrześniu, prawdopodobnie, będziemy mieli, będziemy mieli takie, taką uroczystość, która, która, która no, wynika z podpisania tejże umowy umowy podpisaliśmy w Cambridge, znaczy podpisaliśmy, używam liczby mnogiej, umowę podpisali rektorze, o może tak będzie lepiej, a w Cambridge, ale we wrześniu w Warszawie będzie uroczystość i przy tej okazji zapewne będzie posiedzenie właśnie Advisory Boards. A na, czym po, na czym będzie polegać współpraca? No to w dużej mierze zależy właśnie od, od tego, w którą, w którą stronę Rada Doradcza, a, którą stronę Rada Doradcza Zasugeruję. Ja tutaj widzę bardzo dużo możliwości. Jeśli pan pozwoli, no to, 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 to będę musiał powiedzieć o tym, że no, przedstawił mnie pan jako dziekana wydziału Artys Liberales i. Jeśli myślimy studia polskie, no to można się zastanowić, dlaczego wydział Artes Liberales, a nie jakikolwiek inny wydział, a zwłaszcza wydział Polonistyki, Polonistyki tak? Um, myślę sobie, że powodem, dla którego wydział Artes Liberales, najmniejszy wydział Uniwersytetu Warszawskiego, cho, choćby najmniej nie najmniejszy duchem, myśmy od początku zebrania się naszego środowiska, jako wydział, też jesteśmy bardzo młodzi, nie niespełna 5 lat, myśmy od samego początku byli nastawieni na interdyscyplinarność. Studia polskie w Uniwersytecie w Cambridge mają być interdyscyplinarne. A, więc. Wspomniał pan doktora Stanleya Byla, który rzeczywiście no, jest specjalistą, prawda, jeżeli chodzi o literaturę i kulturę polską. Pracował w Polsce, uczył się w Polsce, choć doktorat w Stanach Zjednoczonych. Doktorat bronił w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Co do współpracy, program współpracy naukowej. Zostanie ustalone. Są pewne pomysły, ale to musi zostać zatwierdzone. Natomiast, oczywiście, umowa przewiduje wizyt, czy to Brytyjczyków w Polsce, czy to Polaków w, właśnie w Zjednoczonym Królestwie. Także to, by najlepsi uczestnicy właśnie programów studiów polskich przyjeżdżali do Polski i no, doskonalili swoją znajomość języka polskiego. Jest to szeroko rozumiana współpraca akademicka związana z realizacją programu studiów polskich, ale także e, nastawiona na Badania jako takie, na wspólne badania. Panie profesorze, czy wiemy coś e, więcej albo o e, już absolwentach tego e, programu od 2014 roku, e, gdzie oni później trafiają, co się z nimi dzieje, w jaki sposób mogą być ambasadorami polskiej kultury, e, czy to w Wielkiej Brytanii, czy wcześniej w, w Ameryce? E... Panie redaktorze, o absolwentach jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, bo to są dopiero trzy lata, jeszcze jeden długi rok przed tym pierwszym etapem studiów polskich. Studia polskie nie są obliczone na to, żeby wyprofilować jeden typ absolwenta. One są adresowane do studiów, do studentów brytyjskich, tak jak w Stanach Zjednoczonych do amerykańskich. To znaczy, yy, głównym zadaniem jest przede wszystkim zainteresowanie studentów Uniwersytetu Cambridge sprawami polskimi. Inaczej mówiąc, chodzi o wprowadzenie zagadnień związanych z historią polską, literaturą, kulturą, społeczeństwem, polityką itd. itd. w obszar wiedzy uniwersyteckiej studiowanej na takich, na takich samych zasadach jak inne obszary nauk społecznych i humanistycznych ten endowment, o którym mówił profesor Sucharski, służy temu, żeby te studia były, jeśli tak mogę powiedzieć, niewywracalne. To znaczy, żeby zarówno wykładowcy, jak i studenci, jak i absolwenci mieli długą perspektywę. Nie musieli się zastanawiać, po co ja mam studiować język polski i kulturę polską, skoro za, za 2-3 lata władze uniwersytetu mogą te studia zamknąć. Dzięki temu, że są one utrzymywane z, z pochodnych od założonego kapitału, będą trwały właśnie przez wieczność i to daje szansę kształcenia zarówno przyszłych badaczy kultury polskiej, jak i ludzi, których w ogóle interesuje Europa Środkowa bo ta interdyscyplinarność to w dużej mierze jest przede wszystkim obszar wiedzy czy obszar studiów regionalnych. Polska w regionie Europy Środkowej to jest atrakcyjny dzisiaj Temat dla ludzi, którzy chcą pracować w dyplomacji, w turystyce, w przemyśle, którzy chcą podróżować po świecie, którzy być może nie będą się zajmowali Polską, pojadą na Węgry, na Bałkany, do Niemiec, ale będą też mieli gruntowną wiedzę na temat tego najważniejszego, czy największego kraju w Europie Środkowej i y, przyszły profil absolwenta to jest zawsze dla uniwersytetu sprawa otwarta to uniwersytet na bieżąco reagując na potrzeby rynku i także oczekiwania studentów przygotowuje odpowiednie y, y, kursy, wykłady, zajęcia, dodajmy jeszcze to, że oprócz y, tak zwanych stacjonarnych zajęć y, prowadzonych przez y, y, doktora Billa w, w ramach oferty tych studiów są stałe spotkania z uczonymi brytyjskimi, zagranicznymi, w tym także polskimi, dotyczącymi wszystkich spraw związanych z Polską. Bardzo serdecznie dziękuję panom profesorom za wizytę w studiu. Profesor Robert Sucharski i profesor Włodzimierz Bolecki byli gośćmi dwójki. A na zakończenie, właśnie krótko, czy fundacja myśli o jakimś nowym, nowym miejscu, gdzie. Także studia polskie może w innym kierunku? Warto byłoby założyć? Na razie nie. Na razie musimy odchować te dzieci, które urodziły się <śmum> dzięki inicjatywie fundacji. Więc niech rosną zdrowe i szczęśliwe. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.